Halo do wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Czeko, ze mną jest Dziduchę, witam. Witam. Witam, witam. Przedstawię wam dzisiaj nowego, zreworkowanego Ratatoska. No, powiedzmy, ze skilla się nie zmieniły za dużo. Po prostu on teraz, co się na pierwszy rzut oka rzuca... Co się pierwszy rzuca w oczy, to to, że nie można na nim kupić butów. On ma butę w ma tylko raz tego jeden Acorn. Ma wbudowany, ma tak jakby trochę w tych acornów wbudowany w jeden 50 physical powera, 20% movement speeda i pasyw taki, że za każdym razem jak użyje jakiś ability to jest hitnięty, jeśli trafi tym oczywiście, nie? Czyli tak jakby trochę tych acornów wbudowane w jeden. Czyli nie musi butów kupować, bo ma movement speed w acornie. I to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba. Pasywkę, jaką on ma pasywkę? Żołądź. Żołądź, no właśnie. I on nie musi kupować, on może kupować jak nie jest w bazie, czy nie? Teraz nie doczytałem. Nie, chyba nie. Chociaż nie wiem. Bo tak mógł, nie? Kupować tego żołędzia. Tak, i ale ten. Nie wiem jak to zrobić. Masz zjeście? Możesz zjeście, no i daj. Jego dwójka, teraz na początek to jest coś takiego, że właśnie tak bierze i to jest chyba dot, nie? To jest dot. Dobrze mówię? Nie, to jest ten. Za każdy tick. No, czyli dot, mówię. I on bierze za każdym razem tą. Bierze. Pasywkę, nie pasywkę, tylko protekcja mu się stakuje. Jak. O kurwa, mnie to boli, halo. Co mnie tak boli? Co oni tu robią, ty? Blatataskor cię boli. Blatataskor! Trójka, jak widzicie, ma tylko troszkę zwiększony zasięg. Ma tylko troszeczkę zwiększony zasięg i... No fajnie, to mam imprezę. No, masz imprezę. Ma tylko troszeczkę zwiększony zasięg i... Jak trafi wszystkimi trzema ikornami, mam to. Jak trafi wszystkimi trzema ikornami, to stunuje. O, impreza, casuals live, boys. To nie. Jedynka to jest tak samo, to jest... Powiedzmy, że to samo, tylko że ma dłuższy zasięg też. Dashuje cię tylko raz. Dashuje cię tylko raz. I przechodzi przez miniony, ale zatrzymuje się na bogach. No i ult jest taki sam. Także jestem ciekawy, jak mi tym bogiem pójdzie, bo nie umiem nim grać. No to dopiero moja pierwsza gra tym nowym ratatoskiem, ale patrzyłem, jak się nim gra. Dwójkę będziemy sobie maksować. O, tam impreza jest na lewej. Idziemy tam. Ale już ktoś wyszedł, Wulkan. W ogóle widziałem, że teraz zbuffowali tego. Warlock Sasha. Także jest tańszy o 100. Nie trafiłem dashem. Jest tańszy o 100, więc... Może teraz zacząć z dwoma potkami. To jest bardzo fajne. Widzicie, teraz zestunowałem ją. RIP. No i rip. Nice job. Trafiłem wszystkimi trzema ikonami, tak jak została zestunowana. Powiem wam, że bardzo potężny start ma teraz ten Ratatoskier, bo od razu może mieć maskę, na solo może mieć od razu Bluestona, cztery potki i od razu power, 10 powera. No, powiem kurde, wam, potężny start ma ten Ratatosk. Silny jest, jaki silny. Low, bitch. Mi się zdaje, że ten Acorn, trochę znerfią, że będzie droższy trochę, tak myślę o 100, żeby nie można było tyle potek wziąć. Żeby nie będzie można by tyle potek wziąć i... Ale to jest tylko moje zdanie, tak mi się zdaje, bo ten start ma troszkę za silny, mi się zdaje. Tam masz nejtkę? Ty masz tam Lokiego, Jokiego? Lokiego. Kurde, nie trafiłem. Gdzie on jest? On jest na low, nie? Gdzie on jest? On jest low, masz, pod towerem. Wbijam. Wbijaj. Więc. Uff! Fuck. Got you. Dobra. Ładnie. Got you, bro, motherfucker! Idę po ich speeda. Ale to będzie surat ten dla nich, no to jest aż taka gra, kurde. Casual, ale. O fuck. Gdzie? Tepa się do mnie. Zrobię jego blue.
No a chyba tenka robi to moje, także idę do niej. No Pozejdą się, weźmie to prawdopodobnie. Nie, on ma reda. Jest tu ten. Loki. Mam go? Nie, nie mam. Kurde, myślałem, że go zestunuję. Jest pod towerem. Weź z tego reda, blue, I mean. Ja nie mam reda. Co masz? Znaczy, ja mam blue. No. Aha, wziąłeś to, dobra. Tak, tak. Pup. Kurde, no. No, prawie tam wyszło. Cofam się. Teraz wezmę. On jest manowerny strasznie. Niech ten wulkan wraca! Ja chcę dobrą grę zagrać, a nie surat ten blat. Atak chain ci nie zmienił. No się to. Z tego co widzę, też na czwartym ma AOE. Przed na trzecim, to jest czwarty chyba, nie? Zaraz policzę na tym midcampie. Nie ma midcampu. Idziemy zgwałcić tego Lokiego? O, dobra, nie będę go gwałcił. Ups! Chodź tu, panie majster. Gdzie on jest? O tu, zaraz przy mnie, na środku. Nie, ja ten. A, dobra. O Jezu, Aegis, really? Padam od towera! Nie, nafidowałem! Jak zbyt poczekał na feedowa, bo se zgwidził. Raz jedynkę maksujemy, będzie lepsze dobicie. Jezus, co tu się stało? Jakie logo miałem? Tyś miał laga. Chyba mózgu kampa. Zabiłbym se Lokiego, ale dostałem laga i skoczyłem zaraz go walnąć z basica. Co to się porobiło? Ale fajny ratatoskier, powiem wam. Tylko szkoda, że gra taka będzie krótka. Oni surują od ten pewnie. O, nie mam co robić. Jak ci idzie, papusiem? Ale leci, leci, ładnie. Tak? Impreza? Tak. Jo. To fajnie. Na nim prawdopodobnie bardzo ważne jest, żeby zbudować cooldown. Czyli Jotun, myślę, i Breastplate, for sure. Bo... cooldown jest bardzo ważny na tej postaci, żeby szybciej walić te abilitki i tak dalej, bo on to jest głównie postać, która opiera się na... No jak niego. To jest postać, która się głównie opiera na skillach. Jak widzicie. Ja zbiję tylko tego towera. O, spoko. Dobra. Opsy. Ło! Co tu się stało? Ja skoczyłem. Idziemy. I got you! Out the way! Three in a row! That's making the killing spree! Co, już nie ma nic? Podprzątane! O Jezus Chrystus, jak się wystraszyłem, ty mały psychopato! Tak jak ja tego dałem na komentarz? Idę tam. Witam. Pomagam. Kurwa, oboje za fragi leci. Dawaj tego Lokiego. Czekaj, bo muszę się chylnąć. Atina in time. Kurwa, no, no nic to nie zabije, no. Chodź tu ratatoskier, Blade. On ma speeda, ja mam speeda. Przed nami siódme niebo, laj, laj, laj. O Jezus. Ja go bierę! Nie bierzesz go, kurwa! A tyle się wjebała, halo! Jadymy! Jak jadymy, to jadymy na pełnej, halo, żartowałem, halo, help! Dobra, lecę tam, od drugiej strony. No i się coś zjem. Panowie majstry? No i się nie zjem. Nie zjesz sobie, bo ja się muszę hilnąć. To tu sobie zjem. O, są tu.
Nie no, sustain ma fajnie, tak. No mnie będzie boleć, idę stąd. Dobra, idę po transa dokupić. Mi brakuje man. Niech oni się nie poddają, niech tam mają jakiegoś Never Surrender Guy'a, który się nigdy nie poddaje. Fajnie by było. Po co się składać teraz jeszcze Heavy Hammera? Czy nie bardzo? Fatalis. Co? Fatalis? Fatalis. Mhm. Ale i Sival. First. Najpierw? No, dobra. Na solo tak. Dobra. Teraz Fatalis. No i fajnie ogólnie teraz zrobili pomysł z tym. Z tym Acornem, że ma wbudowane w niego buty inne Acorny też. Bo ogólnie to było słabe z tym, że on miał jeden item mniej, nie? Mhm. Niż wszyscy. I to było właśnie słabe z tym Zarathustem. Też by miał to słabe, że musiał używać. Jego główne źródło damage'u to były te dasze. I on musiał używać dasza, żeby damage zadawać rip. No dobrze. Dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Szkoda, że taki krótki niestety ten game surrender, no ale niestety ten wulkan miał DC, także no tak się to musiało skończyć, no bo co, no ale tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia na swoim materiału, trzymajcie się, do zobaczenia, hoplej! Do swidania, Blit! Do swidania, Blit!